każdym meczu tak jest, że musi dawać z siebie procent, 100%, ale jesteśmy w stanie pójść za ciosem, stworzyć fajną serię, tym bardziej, że te ostatnie mecze wyglądały pozytywnie. Jeszcze mamy tak naprawdę 3 treningi, 2 treningi. Jeszcze wczoraj gdzieś pracowaliśmy ciężko i cały czas są wdrażane pomysły właśnie trenera i sposób na granie. Także my też mamy nadzieję, że z meczu na mecz będzie to wyglądało jeszcze lepiej, także jesteśmy gotowi na pogoń. Wygrana Protowców nad Wisłą Kraków, z Wisłą Kraków 6-2 zrobiła na Was wrażenie? Na mnie osobiście nie, ponieważ wiadomo, mecz meczowi nie jest równy. Gdzieś tam nie zagłębiałem się, jeszcze nie mieliśmy analizy tego meczu. Jest tak, że Portowcom wyszedł ten mecz, czyli 6 bramek, no i okej. Ale my patrzymy tylko na siebie, nas nie obchodzi to, jak gra przeciwnik, co robi. My się skupiamy na sobie, chcemy mieć swój styl i niezależnie od tego, z kim gramy, chcemy dominować. Nowy ofensywny styl chyba tobie, Rafał, odpowiada, bo to jest cały czas gdzieś tam podłączanie się do ofensywy. Lubisz taką grę, gdzieś tam na połowie rywala? Tak, lubię taką grę, lubię grać ofensywnie, oczywiście nie zapominam o destrukcji, ale jeśli jest okazja, to lubię się włączyć po skrzydle, tym bardziej, że skrzydłowi dla bocznych obrońców też robią te przestrzenie, te luki, wchodzą do środka, także nam to odpowiada. Z uśmiechem przyjąłeś decyzję o przesunięciu się na swoją dawną pozycję na lewą stronę obrony i widać, że ta gra na tej pozycji sprawia ci ogromną radość. Tak, ja zawsze powtarzałem, że prędzej czy później będę chciał grać na tej pozycji, bo no, chyba urodziłem się po to, żeby tam grać. grałem, mówię, wcześniej 7 lat, także to bardzo cieszy, ale jestem z siebie zadowolony i wiem, że na pewno z meczu na mecz, jeśli będzie taka okazja, to na pewno moja forma będzie rosła i będę prezentował się na pewno dużo lepiej i jeszcze więcej dam drużynie. Czy spodziewałeś się, Rafał, że taki trener Bartoszek zastosuje takie ultra ofensywne ustawienie? Bo to jest też ciekawe ustawienie, to ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek Korona tak grała. Tak, szczerze nie spodziewałem się i chyba nikt się nie spodziewał tak naprawdę. Zastanawialiśmy się nad tym, ale cieszymy się na pewno, bo nam to bardzo odpowiada, tak? Trener gdzieś tam odbudował nas psychicznie, przede wszystkim pokazał, że możemy dominować, możemy grać z każdym ofensywną piłkę, możemy grać wysokim pressingiem. Także mówię, ten styl naprawdę nam bardzo odpowiada i cieszymy się z tego. No i wytrzymaliście też do końca, bo to nie zawsze tak było. Tak. Tutaj dwie połowy takie naprawdę dobre, mimo że dobrze zareagował trener Stokowiec, to jednak wszystko nie udało się zneutralizować. Tak, to prawda, właśnie o to chodzi. Cieszy tym bardziej, że poprawiliśmy tą grę w drugiej połowie i już nie chcę gdzieś tam wracać do tych poprzednich spotkań, ale ciężko powiedzieć, czy to była właśnie sprawa gdzieś tam motoryki, fizyki, czy bardziej psychiki. Więc to na pewno cieszę, że jest czego depnąć, że mamy siły na 90 minut gry wysokim pressingiem w dużym tempie. Także. Czyli nie ma obaw, że tego zdrowia może w sobotę zabraknąć, mimo że ten mecz był w poniedziałek, więc tej przerwy zbyt wiele nie macie. Nie, no nie przesadzajmy, nie gramy, nie wiem, meczów co 2-3 dni, żeby gdzieś tam brakowało. Jeszcze w przerwie na kadrę mieliśmy gdzieś tam podbudowę, bo ciężko pracowaliśmy, więc cała drużyna dobrze fizycznie wygląda. Zostały 4 mecze, więc siły na 100% wystarczy. Wiadomo, że taka gra oczywiście kosztuje, tak, bo wyczerpanie po meczu jest dużo większe. Ale taka jest piłka, taki jest sport. No, musimy być po części gladiatorami i przygotowani na gdzieś tam 90 minut pełnego wysiłku.